Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj z Księgi Przypowieści, 22 rozdział, werset 7. Bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik jest sługą wierzyciela. Chciałbym dzisiaj porozmawiać trochę o długach, o kredytach. Temat taki trochę może trudny, bo wiem, że wiele osób ma kredyty. No ale z drugiej strony myślę, że wiele osób się zastanawia. Może wiele osób nosi się nawet z takim pytaniem dzisiaj, czy mieć kredyt, czy nie mieć kredytu. I dodam, że jeszcze kiedy patrzymy na prawo Starego Testamentu, to widzimy tam właśnie mowę o tym, że ty będziesz pożyczał innym narodom, ale nie pozwól, żeby inne narody pożyczały tobie. I ewidentnie pożyczanie innym jest błogosławieństwem, jest panowaniem, jest formą zwierzchnictwa, autorytetu nad kimś. Natomiast bycie tym, komu się pożycza, jest formą niewolnictwa, zależności, słabości, oddania tak naprawdę swojej wolności temu komuś, kto nam pożycza. I myślę, że jest to stosunkowo oczywiste, to znaczy po prostu jesteśmy zależni od tej osoby. Jesteśmy zależni w ten sposób, że musimy zachować ciągłość pracy, że tak naprawdę jesteśmy przymuszeni do tego, żeby pracować w określony sposób. Nie mamy wolności na przykład na zmianę, bo wszystkie zmiany zawsze łączą się z tym, że jesteśmy musimy jakoś w tej dynamice zachować, no, tracimy przynajmniej kilka miesięcy, zazwyczaj jakieś pół roku w takiej sytuacji tracimy, żeby gdzieś wyjechać, odnaleźć się, zacząć na nowo i tak dalej. Myślę sobie, że bardzo często to ma wpływ na nasze chrześcijaństwo. To znaczy, zarówno w taki sposób bardzo bezpośredni, po prostu, że myślimy o pracy, jesteśmy przestraszeni, że gdzieś w tym wszystkim liczymy na Bożą pomoc. I ja wierzę, że Pan Bóg jakoś nam pomaga. No ale powiedzmy sobie uczciwie, pomaga nam trochę na nasze własne życzenie w sytuacji, która nie jest jego projektem dla jego dzieci. Innymi słowy, tak jak pomagał niewolnikom w czasach Pawła, no też pomagał. Też ta jego wola się działa, też były określone sposoby na to, żeby ci ludzie żyli, żeby byli chrześcijanami. No ale, ale apostoł Paweł mówi, że o ile to od was zależy, to wybierajcie raczej wolność niż niewolę. I tak samo bym powiedział z kredytami. No, po prostu to jest transakcja, której w jakiś sposób sprzedajemy swoją niezależność, sprzedajemy swoją mobilność, sprzedajemy swój czas, czyli tak naprawdę wiążemy swój czas z określonym miejscem, z określonymi ludźmi, czy z określoną instytucją, jakimś bankiem, który tak naprawdę posiada nas w bardzo konkretnym sensie, w takim, że to nie my dysponujemy do końca miejscem, w którym mieszkamy, to nie my do końca dysponujemy tym, czym jeździmy, to nie my do końca dysponujemy wieloma różnymi rzeczami, które są dla nas czymś podstawowym i potrzebnym do takiego zwykłego, dobrego samopoczucia codziennie. Więc powiem tak, ja kilka razy w życiu zastanawiałem się nad kredytami i nigdy ich nie wziąłem. Wziąłem może jakieś tam, nie wiem, na lodówkę, na jakąś pralkę czy coś takiego, no ale to są kredyty, można powiedzieć, krótkotrwałe. Ostatecznie jakbym się uparł, to bym zapłacił za to. Natomiast mówimy o takich kredytach na rok, na dwa, na pięć, na dziesięć. To są kredyty, które nas naprawdę wiążą. I powiem wam, że jestem Bogu za to wdzięczny, że żyję spokojnie, oddycham spokojnie. Nie jestem może, no właśnie, można powiedzieć, nie jestem tak bogaty, jakbym mógł być, ale pytanie, czy to byłoby bogactwo, skoro to nie byłoby moje. Może nie żyję na poziomie, na jakim mógłbym żyć, tak to można ująć. Okej, okay, to jest prawda. Nie jeżdżę samochodem, jakim mógłbym jeździć. Nie mówię, że nie mam samochodu, jakiego mógłbym mieć, bo bardziej właśnie kwestia jest tego, czym się jeździ, niż co się ma. Ale jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy. Mogę zmienić swoje życie w miarę prędko. I wydaje mi się, że ta nauka biblijna cały czas jest właściwa, cały czas jest słuszna.
że to ciśnienie, które pieniądze, zobowiązania nas kreują, to nie jest Boże ciśnienie, to nie jest ciśnienie, które się Bogu podoba, to jest raczej ciśnienie, którego On by chciał nas uchronić, tak jak my byśmy chcieli nasze dzieci uchronić od jakichś niepotrzebnych zależności, dziwnych zobowiązań. Jeśli coś tąpnie, a może tąpnąć, niedawno tąpnęło w Stanach Zjednoczonych, których rynek nieruchomości, no to nagle się okazuje, że cała rzeczywistość jest do zmiany, że jesteśmy bardzo krusi, że jesteśmy bardzo podatni na to, co się dzieje wokół nas. Jeśli nie mamy kredytów, no po prostu żyje nam się spokojniej, najzwyczajniej w świecie i możemy łatwiej odpowiedzieć na Boże powołanie, na Boże wezwanie. Tak to widzę. Życzę nam wszystkim mądrości, życzę nam wszystkim Bożego prowadzenia i przede wszystkim modlitwy i rozpoznania tego, żeby rzeczywiście podejmować decyzje w taki sposób, jaki Bogu się podoba, z mądrością Słowa Bożego wziętą pod uwagę. Panie, niech nasze życie Ciebie uwielbia, bądź przez nie wywyższony. Z Bogiem i do zobaczenia.